Niedzielewica zaraz, niedzielewica. Moment, w którym już koniec lat 2000. A środowiska, część środowiska, cała przynajmniej zaczęła mówić o Państwa, chociażby z skutkami miasta społeczeństwa, umowy śmieciowe, kwestie związane z... Jeżeli to prawda, że jest co najczęściej odwiedzana galeria w Polsce, no to nie tak będzie, ale zdaje się, że pytanie... To uważało, że to jest po prostu... Pasteczka już wczoraj nie była nawet na wernisażu. Dlaczego? Bo ona nic nie wiedziała. Nikt jej nic nie przysłał. Zaproszenia nie miała na e-mailu. Też Elżbieta nasza nie miała żadnego zaproszenia. I tylko baba lata jako doradczyni szatana. Lata tam przy wejściu stoi po lewej, jak wchodzi, z oczy popatrzy. Aha, dobrze, dobrze. Chodzi. Potem lata po całym teatrze i zaczepia ludzi, żeby nie robili zdjęć, żeby nie fotografowali. Baba za babą. Polityka zaczyna być coraz bardziej spersonalizowana i to będzie miał być nowe znaczenie dla przyszłości lekcji, jeżeli ona nie będzie miała wiarygodnych liderów, to prawdopodobnie nie będzie mocnej polityki tej lewicy, a skuteczniejszej będzie lewicy. A jeżeli chodzi o kwestie interesów, to jest zawsze pytanie o takie symboliczne skutki wprowadzania pewnych polityk. Moim zdaniem symboliczne skutki wprowadzania 500+ będą korzystne dla lewicy, w tym znaczeniu, że ludzie zobaczą, że to państwo może być dla nich punktem oparcia. To znaczy, wszyscy jakoś dostajemy od tego państwa te pieniądze. Ono się przejmuje tym, czym będziemy mieć dzieci, czy będziemy mieć się za co wychowywać. Mam wrażenie, że to jest jedyny, cywilizacyjny sukces PiS-u od uformowania rządu. To znaczy, we wszystkich innych obszarach mamy regres. To znaczy, ja mam wrażenie, że jednak te kwestie Trybunału i kwestie podziału środków i kwestie w Ministerstwie Kultury i w mediach publicznych, to jest po prostu długa litania cała Polska, wyłapywania takich naprawdę fundamentalnych kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o język polski, to jest jedyne miejsce, gdzie prawo nie jest do końca zrozumiane, ale jest wzmocnione i to też w takim poczuciu ludzi na wyspach. Można tak już nie do przecenia i to będzie dłuższy to może raczej służyć najwidoczniejszej szkodzić. Nie wiem, to jeszcze rozszerzę. Rzeczywiście jest taki raport. I też Państwa Ministra, proszę, jeżeli wie kogoś pytalnego, bo co jest ja też chciałem dorzucić ten pójście w kierunku takiego, moim zdaniem, dosyć nowoczesnego etatyzmu prezentowanego przez wicepremiera Morawieckiego. Tutaj też mamy do czynienia z takim sygnałem, że oto na poważnie zaczynamy myśleć o długofalowej strategii rozwoju kraju jako miejsca, gdzie się nie tylko radio żyje, mieszka, ale też produkuje, zatrudnia i tak dalej, i tak dalej. Więc o to na pewno należy wydłużyć, a w ogóle mnie się wydaje, że... Ale to jest ciekawe, dlatego że partia RAS bardzo atakuje jednak... Są niesympatyczni, atakują siebie. Lepiej, żeby sobie ludzie pomagali, sprzyjali, a rękę człowiekowi podał. Krytycznie oceniając ten plan, można wobec niego, można wobec ministra Morawieckiego, wobec tego planu wysunąć cały szereg innych argumentów. Niemniej należy również... Marnotrawione są środki. Stwierdzić, że jest to program idący w całkiem słusznym kierunku. A jeżeli są natrawione środki, to sukces komuchów. A wychowywanie dzieci, dzieci palą papierosy, już nie mamy wpływu na te dzieci, palą papierosy. Jednostronna inwigilacja, same złe wibracje, zmiany
nieodwracalny, bo jednostronna inwigilacja, to żeby kogoś wykończyć, nieodwracalny, czy poprzez handrails, czy jeszcze inaczej. Nasze uwagi z ostrzeżenia w radiu Elko Art Radio. Elko Art Radio. Gdy zaczniesz czujesz, co dzieci, jak rozmawiać z dziećmi, gdy już coś zepsujesz, jak rozmawiasz z dzieckiem, możesz nie umieć, nie umieć rozmawiać z dzieckiem. Co zrobić? W jaki sposób tu prawica oraz zapobiegać bezdomności zwierząt. Wszystko w ramach dowolnej możliwości wykorzystania własnych środków gminnych, tłumaczy wiceminister rolnictwa. Bo mnie bardzo niepokoi taki wciąż widoczny rozłam, które trzymają się po prostu. Jezus powiedział, że dom rozdwojony się nie ostoi. To jeżeli są złe wibracje, jeżeli łazi baba Jezebel, bo to można przyrównać. Zła baba to w Biblii Jezebel, którą wyrzucono przez okno, tak się roztrzaskała, a krew po niej zlizywały psy. Doświadczenie wielu osób w Stanach Zjednoczonych, ale też i w Polsce. To nie jest jakiś rodzaj zasłony typu. Tak, to są realne problemy, z którymi nam się nie udało do tej pory. Maria Przełomiec, witam Państwa w Polskim Radio 24, a dzisiaj spojrzenie na wschód z dwoma ekspertami już od dawna zajmującymi się sprawą, którą dzisiaj zajmował się również Parlament Europejski, czyli kwestią rosyjskiej propagandy. Witam Pana Piotra Dochowskiego, głównego specjalisty zespołu do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie z Polskiego Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Pana Macieja Zankowskiego z portalu Lipę 24. Panowie, równorzędne sposoby interpretacji tego zjawiska. Problem jest taki, że prawica zintegrowała się świetnie sferę ekonomiczną i kulturową. I to jest taka wersja wojny propagandowej, populistycznego dyskusji wokół antyterrorystów, tak? Antyterrorystyczne elity to są jednocześnie te same elity, które przynoszą nam gender, polityczną poprawność i cenzurę. I to są te same elity, które po prostu wprowadziły globalizację, robią na nas kasę i generalnie to jest po prostu buffet Gatesowie. Czy przekazywania kłamstw. Ja nie chciałbym się tu wdawać w jakieś konkretne wewnętrzne kwestie. Nie chciałbym się tu odnosić do szczegółów, nie chciałbym się tu odnosić do jakichś konkretnych zdarzeń czy sytuacji. Ale to też, skoro możemy dokonać zmian, zaskarżonych zmian, teraz coraz więcej zdaje się sprawę z powagi sytuacji. Ponieważ na podstawie tamtej ustawy, którą wy nazywacie niekonstytucyjną, tak jak to nie członkowie Trybunału. Ale ta ustawa niekonstytucyjna. Lepiej późno niż wcale, chociaż ja od lat mówiłam o tym, co dzieje w Rosji i ostrzegałam przed wpływem rosyjskim. Jakoś wydaje mi się, że nie wierzyliśmy, że skala może być tak poważna i działalność rosyjska tak konsekwentna. Nie wierzyli ci, jak mówiła polska eurokoszanka, którzy tolerowali destabilizowanie przez Rosję sytuacji w krajach uważanych za jej strefę wpływu, próby skłócenia unijnych państw i wprowadzali się władze na pewną zasadę dzieli rząd. Europoseł Jacek Sawicz Włoski powiedział mi, że dyskusja o rosyjskiej propagandzie jest zbytnim zawężeniem tematu. To nie jest wojna hybrydowa, co coś znacznie poważniejszego. Siła propagandy sięga tak daleko i kształtuje procesy polityczne. To jest wojna informacyjna, można wpływać na wynik wyborów prezydenckich czy parlamentarnych w danym kraju i się wiadomo, że kilka europejskich jest na celowniku. Czy ingerencja w zasadzie w serce demokracji, to już nie są żarty. Podczas debaty w podobnym tonie wypowiadał się Petras Auschwitz z grupy liberałów. Najpierw Kreml przetestował propagandę na swoich ludziach. Teraz chce to zrobić poza granicami. Unia stała się strategicznym celem. Nie wszyscy
im raport Anny Fotygi się spodobał. Komuniści mówili, że jest niebezpieczny. Także bardzo wiele osób to zauważyło i wielu ludziom to się nie spodobało, że w Galerii Opera łazi baba i robi dymy. Ale oczywiście, że to jest mafia manipulacyjna. Przecież w naszym kanale, tylko chyba w naszym kanale, Elkos Art Radio jest na temat oszustów stycznych, par oszustów, par oszustów stycznych. Jednemu człowiekowi to pewnie by się nie chciało. Jednemu człowiekowi to by się nie chciało. Kto usunął portrety z kłanie? Kto usunął portrety z kłanie Teatru Wielkiego? No kto? Czy wiesz? Gdy nadajesz nasze radio Coke FM, Elo, Koncita, Barton, Baby, Langstrom, po 2014 roku, jeszcze w tym roku, po agresji na Ukrainie, choć oczywiście obserwowaliśmy koncentrację Mariupolczyków, ale nie przewidywaliśmy, że trwają tutaj zostaną one szybko jednym z narzędziem prowadzenia działań sensownych przeciwko Zachodowi. Jedno jest pocieszające, że mimo wszystko, ja nie powiem, że te 3 lata zostały zmarnowane. Musimy jednak zauważyć, że w tym ostatnich 6 lat rozwoju sytuacji politycznej w Europie i na świecie. W Europie, w Unii Europejskiej, wzrosła świadomość zagrożenia rosyjskiego. Kiedy słyszymy głosy przeciwników raportu, słyszeliśmy dzisiaj trochę dużo pracy. Dlatego, że propaganda jest wypadkową tejże polityki zagranicznej. Ja jeszcze nie spotkałem poważnego analityka, poważnego komentatora, który na zadane pytanie, czy cele rosyjskiej polityki zagranicznej są jednoznacznie negatywne lub pozytywne, czy posiadają Rosjanie pozytywną ofertę do potencjalnych. Jest 15.41, Anna Draganek, zapraszam, prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło wezmą udział w jutrzejszej inauguracji 28. Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności. Tematem dwudniowych obrad będzie między innymi realizacja umowy programowej z prezydentem i deklaracji wyborczych PiSu. 34% dla PiSu, 19% dla PO i 9% dla Nowoczesnej. Tak wygląda poparcie dla partii politycznej w ostatnim sondażu dla TNS Polska. Na czwartym miejscu jest Kukiz 15 z 8% poparciem i PSL, na które chce zagłosować 5% pytanych. Pozostałe partie nie weszłyby do Sejmu. Poparcie dla PiSu nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wzrosło natomiast poparcie dla Platformy, konkretnie o 4% procentowe. Nowoczesna Ryszarda Petruza notowała natomiast spadek o 2% procentowe. Francuski tygodnik satyryczny Charlie Hebdo, którego redakcja została w ubiegłym roku zaatakowana przez dżihadystów, będzie miał od grudnia niemiecką wersję. Pierwszy niemiecki numer będzie miał nakład 200 tysięcy egzemplarzy. Większą część pierwszego numeru będą stanowić tłumaczenia tekstów i rysunków z wydania francuskiego, ale redakcja zapowiada, że nad zawartością kolejnych wydań będzie pracowała z niemieckimi satyrytkami, którzy będą odpowiadać za treści przeznaczone wyłącznie dla niemieckiego odbiorcy. Teraz to wszystko, kolejne informacje do KFM o 16. Jutro znów sporo słońca, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie i północy Polski. Lokalnie może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach w ciągu dnia 6 stopni w Białymstoku, 7 w Trójmieście, Olsztynie i Wrocławiu, 8 w Warszawie i Łodzi, do 10 stopni w Krakowie i Katowicach. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Jesteśmy na nią cały czas gotowi, stąd te głosy zdziwienia. Ja szczególnie się cieszę, że słyszałem głos przedstawiciela partii Le Pena, Frontu Narodowego, bo to jest jedna z tych partii, która chętnie korzysta ze wsparcia również finansowego Federacji Rosyjskiej. Widać,
że to nie tylko propaganda, ale to takie bardzo silne podstawy, fundamenty zmierzające do tego, żeby również liderować politykę poszczególnych państw. Drodzy Państwo, niektórzy twierdzą, że mleko już się rozlało i zdaniem Kęcia najlepszym dowodem tego są pewne wybory, które w tej chwili nastąpiły. Tutaj chodzi o to, że prorosyjski premier doszedł do władzy w Estonii i w tej chwili dwaj nowi ministrowie są Estończykami. Chodzi o wybory w Mołdawii, chodzi o wybory w Bułgarii, czyli kraju Unii Europejskiej, ale chodzi również o mające miejsce w ostatnią niedzielę prawybory wśród republikanów francuskich. O tym w Paryżu mówi Karol Brzeziński. Korespondencja z Paryża, bardzo charakterystyczna. Korespondent przekazał nam informację, która ma mało innego z propagandą ideową, dezinformującą.
który już no, może był na pewnym etapie jakoś tam uzasadniony, ale dziś coraz bardziej jednak się kończy. No, dziś można już odwołać się do klasycznych prac o tym, jakie sprzeczności trwały wewnątrz kapitalizmu w Luksemburg. 15 lat temu natychmiast wydaje mi się, byłby się wyciszony po takiej wstawce, więc coś się zmienia. Tu jestem raczej optymistą. Ja bym się zgodził z Rafałem właśnie, że nie chodzi o to, że długo już rozmawiają i ma, które też istnieją i jakby instytucjonalne i dyskursywne fundamenty nowego myślenia lewicowego, a z drugiej strony nie jest bez znaczenia to, że sytuacja się zmieniła i że tęci populiści się zmienili bardzo. To znaczy jeszcze pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym, że będzie Polskę budował socjalną, a potem obniżał podatki, ciął składkę rentową, zachowywał się neoliberalnie. Teraz jest inaczej. Być może Trump będzie taki jak pierwszy PiS, ale drugi PiS na pewno już nie jest tym samym, czym był kiedyś. I to jest nowa sytuacja. Mi się wydaje, że też pewien taki, pewna perspektywa, która była dość popularna na lewicy, to znaczy pokazać, że ci populiści z jednej strony odwołują się do języka wspólnotowego, ale później tak naprawdę promują ten indywidualistyczny, bardzo konkurencyjny kapitalizm, już nie może mieć zastosowania dzisiaj. To znaczy oni są wspólnotowi na poziomie retorycznym i wspólnotowi na poziomie polityk społecznych. I teraz moim zdaniem to, co jest bardzo ważne dla lewicy, to jest próba pokazania, że pieniądze to nie są tylko pieniądze. To znaczy po co zarabiamy pieniądze, czemu one służą? I to się łączy też z tym pytaniem Agnieszki Wynarowicz o to, jaki jest stosunek lewicy do przedsiębiorców. No, na pewno to nie są tylko w podziale klasowym. Dzisiaj mało kto już mówi w takich kategoriach, że jest to klasa, którą powinno się zniszczyć, żeby utworzyć tak zdrowe społeczeństwo. Natomiast jest pytanie, po co przedsiębiorcom jest tyle pieniędzy? Po co my w ogóle zarabiamy pieniądze? Czy pieniądze są tylko służą zaspokajaniu potrzeb, czy czymś więcej? Ja mam wrażenie, że ta historia Trumpa ze Stanów jest bardzo ciekawa, bo dużo ludzi, którzy na niego głosowało, to wcale nie byli najgorzej wyposażeni. To była często klasa średnia, która czuje, że ma mniej niż inni. Znaczy po to jest sami pieniądze potrzebne, nie po to, żeby zaspokajać potrzeby, tylko po to, żeby się czuć lepiej. To jest w ogóle jeden z ważnych aspektów, o których lewica powinna mówić, że pieniądze nie są tylko środkiem, nie są tylko banalnym interesem. Są także środkiem dominacji, znaczy ludzie chcą mieć pieniądze, żeby się czuć lepiej niż inni. W tym sensie też lewica nie może być, że dobrze, żeby wszyscy mieli jak najwięcej pieniędzy, bo to też jakby, to jest zbyt proste. Wiele osób w tym społeczeństwie chce mieć pieniądze, żeby się czuć lepiej niż inni. W tej Polsce, w amerykańskim, w ogóle w kapitalizmie tak jest. Jedną z odpowiedzi tego jest to, że jednak chodzi o redystrybucję. To nie dlatego, żeby to było bardziej efektywne, ale też dlatego, żeby zniszczyć dominatę. Chcę Prawo i Sprawiedliwość unika, żeby powiedzieć, czyli żadnych podwyżek podatków, chcą zrobić i utracić właśnie. Ale nie tylko redystrybucję, ale trzeba też pamiętać, że być może w czasach globalizacji dużo ważniejsze jest to, co przez 10 wcześniej, czyli ta redystrybucja, czyli właśnie wzmocnienie instytucji pracowniczych, typu związki zawodowe, albo spółdzielczość, albo inne formy, nie wiem, ekonomia społeczna, inne formy własności w gospodarce. No bo jeżeli lewica zostanie tylko przy redystrybucji, no to może właśnie się skończyć taką walką, znaczy, że no nie da się. No bo dla lewicy przelicytować PiS na populistyczne programy, ale nie o to chodzi. To jest właśnie, nie jest kwestia tylko przyjmowania środków, ale właśnie o to chodzi, że tak się nie zdarza. Która już zwróciła się do organizacji międzynarodowych, to jest właśnie część tego koncertu propagandowego Putina, ONZ, UNESCO, BWE, reperterów granic, z prośbą o podjęcie środków w celu niedopuszczenia do ograniczenia wolności mediów w Unii Europejskiej. Tak została odebrana ta dzisiejsza rezolucja. Czy Europa potrafi się temu sprzeciwić? Przepraszam, ja się trzymam jak pijany po tutaj odpowiedzi, która dla nas jest bardzo ważna. Panie Piotrze, z tego powodu społecznej dominacji, ale też na przykład z punktu widzenia ekologii, tak, czy jesteśmy w stanie posiadać więcej w perspektywie 40 lat? Działanie pewnemu
to jest bardzo ważne. Jak to proces, jak to robić? Bardzo trudne i niepopulistyczne. Musimy się zastanowić, jak ograniczać u ludzi wolę posiadania, jak zacząć planować raczej coraz mniejszy wzrost, albo taki poziom życia, który już mamy, nie będziemy przynajmniej jesteśmy przekonani Agnieszki Lichnerowicz do tych używa słowa, że to już to nie jest populistyczne. Widać, że dla nich to jest ważne, że to jest, nie jest łatwe. Nie, właśnie odwrotnie. Mówię, że to nie jest populistyczne, że zaczęli mówić o słabym wyniku wyborczym. Jak lewica sobie poradzi w obliczu tego, że Prawo i Sprawiedliwość zdobywa spore poparcie dzięki swoim programom społecznym. Znaczy ja mam wrażenie, że tutaj być może bez sam źródła, pomysł jest dobry, ale nie trzeba mi sobie wyobrazić, jak można by było to przeprowadzić. Czyli mogą straszyć nas do ukojenia. Chociażby z tego powodu, że wiele osób ma poczucie, że jakby nie osiągnęło tego minimalnego poziomu komfortu życiowego, którego dążą. Ale mam wrażenie, że tutaj chodzi też o coś innego. To znaczy, moim zdaniem taką szansą lewicy w Polsce jest to, że owszem, PiS wprowadza programy takie jak 500+, dużo obiecuje, jeśli chodzi o mieszkanie i tak dalej, ale jednocześnie zawłaszcza państwo, tak? Znaczy to, z czym w Polsce ludzie się borykają od dłuższego czasu, to jest sytuacja, której państwo ich nie reprezentuje, jest obsadzane przez jakąś określoną ekipę lojalną. Jakie są te cele? Na poziomie, nie wiem, gminy, powiatu, tak, że tylko Rosja chce podporządkować sobie Europę, czy Rosja chce zdestabilizować Polskę? Panu wojewodzie, albo komuś w urzędzie mogło się to stać, a inni nie, że jest nierówność traktowania w kwestiach prawnych, czy w kwestii dostępu do jakichś, nie wiem, wsparcia i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu mamy sytuację podziału i partykularyzmu, tak? Czyli to Gieramidzi ma słowa, znaczy moim zdaniem tutaj też bardzo istotną kategorią jest godność, tak? To znaczy, że traktuje się jednostkę jak obywatela czy obywatelkę i ta jednostka ma prawa po prostu dlatego, że jest człowiekiem, tak? A nie dlatego, że jest kolegą Misiewicza czy tam innego pana z partii, nie dlatego, że jest w odpowiednim układzie. I bardzo wyraźnie widać, moim zdaniem, to lewica powinna podkreślić w tej chwili, że to państwo będzie totalnie zawłaszczone, że niestety w logice PiSu te pieniądze przeznaczone na 500+, jakkolwiek my widzimy dobre strony tego rozwiązania, chociażby w sensie redystrybucji, one są może tak naprawdę pacyfikowane. W sensie, że przyjmujemy tak, znaczy, ja nie widzę tutaj rzeczywiście egalitarnego myślenia w kategoriach praw. Wydaje mi się, podmiotowości jednostki w myśleniu PiSu. I rzeczywiście to jest to, co powinniśmy podkreślić. To znaczy, to jest coś, co dostajemy, ale będziemy płacić za to ogromną cenę. A tak naprawdę ta elita, która jest teraz składająca się z PiSu i kolegów, będzie zjadała kolejne krewetki, tam ośmiorniczki oraz inne wspaniałe wina. To oni będą się tutaj niestety kłamić w ruchu, podczas gdy inni dostaną pizzę. I niestety tak będzie. Tutaj ja nie widzę ani woli do stworzenia takiego prawdziwie równościowego państwa, ani narzędzi ze strony PiSu. A tak naprawdę moim zdaniem projekt lewicowy, rzeczywiście to jest projekt osadzony bardzo głęboko w myśleniu o wartości jednostki, tak? O tym, że jednostka ma godność, ma swoje prawa, ma swoje prawa obywatelskie, ma swoje prawa związane z kwestiami ekonomicznymi. To jest ta sfera, w której PiS absolutnie ma miękkie podbrzusze, tak to nazwał. Jednym głosem szefowie poszczególnych partii w zasadzie mówią dokładnie to samo, ludzie, ale to nie chodzi o realne 500+, czyli nie traktujmy ludzi naprawdę jak osób, po prostu to jest realna pomoc dla wielu ludzi. Jasne, ale to nie oznacza, że oni przestają z tego powodu myśleć. Choćby na rynku pracy te rozwiązania predystrybucyjne też były realną pomocą. To znaczy to na przykład promujemy model spółdzielczy, w którym ktoś może i nie zarabia więcej, ale przynajmniej ma więcej do powiedzenia w swoim zakładzie pracy. Nie czuje się tylko drgnikiem, znaczy to walka z alienacją i tak dalej. To też jest taki element, w którym lekcja powinna iść. Rafał Woś, tygodnika Polityka, profesor Maciej Kulesi z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor Elżbieta Korolczuk, socjolożka z Uniwersytetu Sodertor i z Akcji Demokratycznej. Dziękuję, przepraszam bardzo, ja dziękuję.
Tak, tutaj należy się na razie modlić, żebym nie wygrał Fillon czy Le Pen we Francji, żeby ten Bayer robił to rozsądek jako prezydent, etc. Wierzącym, droga przed wierzącymi. Dziękuję bardzo moim gościom, dziękuję bardzo Państwu. Ja powiem, że jestem zaskoczona. Pamiętam, jak pani premier Beata Szydło stała z niebieską teczką pełną ustaw. Okazało się, że ta teczka była pusta. A co ma słoma do teczki? Słoma z butów wychodzi wtedy, kiedy okazuje się, że ktoś jest nie tym, za kogo się uważa. Blender Brown w nowej serii MQ9 o mocy 1000 watów unikalną ruchomą stopą stworzony do najtrudniejszych zadań w kuchni już za 599 zł. Zapraszamy na historyczną limitowaną wyprzedaż młodej Forda z rocznika 2016. Tylko teraz młody kuchak jest na rowach młodego komórki zmieniony z atrakcyjnymi kabatami. Zyskaj nawet do 19 400 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Witamy na Statoil. Już teraz mogą się Państwo delektować tradycyjnym polskim smakiem kiełbasek, prawdziwych hot-dogach, przygotowanych ze świeżymi dodatkami, prawdziwe hot-dogi prosto z nowego kina, tylko na Statoil. Kochani, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam tu w pracy wszystkiego najlepszego. Przecież szef w końcu przemówił w tym głosie. Ale najlepsze już przecież macie, o lecz światło, więc czego życzyć więcej? Więcej nowych pomysłów na nowe wspaniałe teczki i najlepsze życzenia. A zmieni technologię przyszłości dla Twojej firmy. Poręcz Światłomód. Teraz jedyny w takim pakiecie na rynku. Z dwoma kartami Siemens za 8488 plus 2000. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonu Poręcz. Podpisałam umowę, pani prezes. Chyba nie zamierza pani opuścić naszej firmy w trakcie tak uroczego szkolenia, jak to w hotelu Windsor nad Zalewem Zegrzewskim. Pani Kasiu, wręcz przeciwnie, zamierzam tu być znowu za kilka miesięcy. Ach, rozumiem. Lepszego miejsca na wesele wyobrazić sobie nie można. Hotel Windsor nad Zalewem Zegrzewskim. Miejsce, którego nigdy dość. Windsor Hotel. Protefix, krem mocujący do protez zębowych z aloesem, jako jedyny wspomaga dojenie ciąsza i skutecznie mocuje protezę zębową. Osiedle Bliska Plaza, Warszawa, sprzedaż mieszkania z nowej oferty. Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji, łączącej blisko osiedle z atrakcyjną ceną. Chcesz zamieszkać na osiedlu pełnym myśleniem, aby żyć zdrowo i aktywnie? Wybierz najlepszy adres. Osiedle Bliska Plaza. Na woli już od 218 000 zł. Jeszcze gap okazji. Odwiedź nas w najbliższy weekend i skorzystaj z szerokiej oferty. Zapraszamy do salonu WCPL. Zamieszkaj na woli już od 218 000 zł. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. No i już teraz ryneczko Lidla. Wyśmienity aromatyczny pomarańcze jedynie 2,89 za kilogram. 2,89. A pyszne polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. 99 groszy. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Mama, już jestem. Cześć, kochanie. Chcesz kinderneczną kanapkę? Przyjechał, a jak było w szkole? Nie sprawdźcie, kiedy rozwiązywałam zadanie przy tablicy. Okrągłe dziewiąty był taki ogromny. Aż taki? Tak. Zawrotny poleciał tak wysoko, że zaczął na niebie rysować chmury. No to ładne rzeczy dzieją się na tych lekcjach. Kindermeczna kanapka. Idealna na popołudniową przekąskę. Małe przerwa. Zapowiada senator Ryszard Majer z Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Środa, 23 listopada, minęła 16. Jutro zostaną ogłoszone szczegóły tak zwanej deklaracji warszawskiej dotyczącej dronów, poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Warszawski Ratusz ogłosił nowy przetarg na audyt w sprawie reprywatyzacji. Jutro europosłowie zadecydują, czy przyjąć rezolucję o natychmiastowym wstrzymaniu negocjacji akcesyjnych z Turcją. Nie czytasz książek, nie dostaniesz pracy. Za chwilę więcej o akcji promującej czytanie w Polsce. To pakiet rozwiązań, które mają na celu stworzenie lepszych warunków do działania w tym zakresie. Nie miesiąc, a 3 miesiące daje to razem Warszawski Ratusz na przeprowadzenie audytu procesu reprywatyzacji. Stołeczni urzędnicy ogłosili nowy przetarg na sprawdzenie dokumentów dotyczących zwrotów z nieruchomości lub odszkodowań za
za nie z ostatnich 26 lat. W poprzednim przetargu zgłosiła się jedna firma, ale Ratusz odrzucił jej ofertę. Tomasz Pęcka. Warunki przetargu właściwie się nie zmieniły. Miasto nadal chce zapłacić 800 tysięcy złotych i zlecić sprawdzenie około setki spraw. Poprzedni przetarg dający na to miesiące spalił na panewce. Rzecznik Ratusza Bartosz Milczarczyk ma nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Teraz dajemy 3 miesiące i liczymy na to, że wydłużony czas, mimo tego, że bardzo nam zależy, aby ten audyt został przeprowadzony możliwie szybko, pozwoli firmom jeszcze raz tak przeanalizować, czy mają zasoby do tego, żeby przeprowadzić to postępowanie, że podejdą do tego przetargu, zgłoszą się i dzięki temu będziemy mogli wybrać tego firmę. Tymczasem na zaakceptowanie przez rząd czeka projekt ustawy powołującej do życia komisję weryfikacyjną. Według resortu sprawiedliwości można wyjaśnić cichą reprywatyzację i cofnąć decyzję podjęte z naruszeniem prawa. Według krytyków uprawnienia będą niejasne, koszt funkcjonowania około 10 milionów złotych rocznie nieadekwatne do realnych kompetencji. Tomasz Pęcka, TOK FM. Sąd z narażeniem odbierze dziecko niepełnosprawnej kobiecie z Zielonej Góry po sprawie interweniował rzecznik praw obywatelskich. Na miejsce wysłał swoich przedstawicieli, którzy mieli pomóc kobiecie. Ta nie jest w stanie samodzielnie zajmować się swoim dzieckiem, bo porusza się na wózku. Biuro rzecznika poinformowało, że sąd wstrzymał decyzję do czasu rozpatrzenia zażalenia złożonego przez ojca matki po stronie kobiety w tej sprawie stanęła też prokuratura, popierając jej zażalenie. Rzecznik wskazywał, że obecnie w Polsce nie ma ośrodków, w których takie osoby mogłyby zamieszkać ze swoimi dziećmi. Rozmowa występna jest na to będzie trudny komunikacyjny czas dla warszawskiej Wolnej. Z piątku na sobotę w tej dzielnicy ruszy budowa kolejnego odcinka drugiej linii metra, a to oznacza spore utrudnienia w ruchu. Place budowy dwóch nowych stacji będą zlokalizowane na ulicy Wróczewskiej i jej fragmenty zostaną zamknięte, ale urzędnicy przewidują możliwość przejazdu dla autobusów, taksówek i w części dla pracowników pobliskich budynków. Autobusów ma być więcej, władze miasta wytyczyły też specjalne muspasy, które mają ułatwić komunikację, ale Andrzej Frank Pierwsze na pewno zderzenie z nową sytuacją będzie dla mieszkańców trudne, ale naprawdę pracował nad tymi objazdami doświadczony zespół. Utrudnienia będą podobne do tych z czasu budowy pierwszego odcinka drugiej linii. Organizacja ruchu będzie też stale monitorowana i w razie potrzeby zmieniana. Oczywiście nie pierwszego dnia, nie drugiego, ale po tygodniu dwóch pewne modyfikacje będą wprowadzane. Prace potrwają ponad 2 lata i pochłoną grubo ponad W ciągu najbliższych dni Francja chce zorganizować spotkanie krajów zachodnich i arabskich, które popierają powołaną opozycję w Syrii. Jak poinformował szef francuskiego MSZ-u, reakcja na ostrzał Aleppo jest niezbędna. Wśród krajów przyjaznych syryjskiej demokracji pozdrawia między innymi Francję, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię, USA, ale także Jordanię i Turcję. Nie czytasz książek, nie dostaniesz pracy. Na koniec tego wydania informacji TOK FM wracamy do kraju, gdzie 14 firm bierze udział w akcji promującej czytanie i oferują etaty tylko dla miłośników książek. Czytające pracownicy mają bowiem większy zasób słów, lepszą wyobraźnię i przewagę nad konkurentami. Przekonuje Jakub Kulesa z krakowskiego biura festiwalowego do adicjadek.pl. Zaproszeni zostali pracodawcy z różnych branż. Mamy tutaj koncerty mediowe, mamy agencje kreatywne, firmy odzieżowe czy firmy zajmujące się produkcją sprzedaży mebli. Wymóg czytania umieszczony został przez pracodawców w ogłoszeniach o pracę, ale limit przeczytanych książek nie będzie sprawdzany. Pracodawcy, myślę, że nie powinni stawiać takich konkretnych wymogów, czy też czy książki miesięcznie dostaniesz podwyżkę, ale
że może być kuriozalną tego, że jest mowa cenowa, która służy temu, żeby obniżyć ceny. Ale popatrzmy na przykład kartelu OPEC. Tam ograniczenie wydobycia ropy, które narzuca kartel, nieraz ma na celu nie podwyższenie cen ropy, tylko utrzymanie bieżącego poziomu lub zapobieżenie większym spadkom czy zmniejszenie tempa spadku, temp ropy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi też, czy to nisy nie mogłyby być tańsze dzięki obniżeniu cennych kosztów w firmach opiekunowych. Pierwsze etapy postępowania powinny być znane za kategorii. Z roku na rok rośnie liczba Polaków, którzy żyją zgodnie z ideą smart living, a więc z ideą mądrego, sprytnego i inteligentnego życia. W najnowszym badaniu Mobile Institute taki styl życia zadeklarowało 22% ankietowanych. Częściej są to kobiety i osoby do 34 roku życia. Dziś w Warszawie odbyła się debata, w której uczestnicy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy to chwilowa moda, czy stały trend. Przewodniczący Komitetu Rozwoju Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego po Lightning Bogdan Szczytka zauważa, że motorem zmian technologicznych zawierających się w formule smartphone są potrzeby konsumentów. Technologia nie wymusi zmian, bo nic tej technologii nie wdroży, jeżeli nie będę tej technologii oczekiwać kontrowersjami ludzie, wokół szczepionek dla tą technologię szczepionek dla jednym z elementów, które mogą silnie zakorzenić smart living w naszej codzienności jest plan na rzecz rozwoju elektromobilności, który powstał w Ministerstwie Energii. O jego najważniejszym założeniu mówi Wojciech Jakubik z Biznes Alert. Polacy przedstawili ambitne postulaty, aby w 2020 roku po polskich drogach jeździł milion samochodów elektrycznych. Uczestnicy dzisiejszej debaty smart living rozumieją jako ułatwianie sobie życia i codziennych obowiązków, korzystanie z technologii i usług zewnętrznych oraz skupianie się na tym, co robią dobrze. Na nie na tym zjawisku korzystają firmy usługowe, sklepy oraz firmy oferujące sportowe i inne pozostałe wody aktywności. Jutro zostaną ogłoszone szczegóły tzw. deklaracji warszawskiej dotyczącej dronów. Dokument będzie zwieńczeniem rozpoczętej dziś w stolicy Międzynarodowej Konferencji. Politycy, biznesmeni i eksperci dyskutują o przyszłości bezzałogowych maszyn latających. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że rynek dronów rozwija się bardzo szybko i konieczne są regulacje prawne w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj myśl techniczna wyprzedza działania w obszarze dyskusji. To jest zapewne jeden z priorytetów, to jest stanowienie wspólnego prawa, nie rozproszonego w zależności od aktywności legislacyjnej różnych państw Unii Europejskiej, ale wspólnego prawa, które pozwoli rozwinąć użytkowanie i produkcję dronów. Europejska Komisarz do spraw mobilności i transportu Violeta Bulc, która brała udział w konferencji, zapowiedziała, że w deklaracji warszawskiej znajdą się nowe regulacje dotyczące dronów. Po pierwsze wprowadzamy nowy rodzaj przestrzeni powietrznej, w której będą się poruszały drony i inne urządzenia latające. Będzie to najniższy poziom przestrzeni ponad miastami. Nazwaliśmy go New Space, czyli nowa przestrzeń. Podkład dźwiękowy płaczącego chłopca, polskiej agencji żeglugi powietrznej wynika, że w Polsce użytkuje kilkadziesiąt tysięcy dronów. Na mnie też olbrzymie wrażenie, ale to nie było tak, że właśnie te osoby 70... Stosunki rosyjsko-amerykańskie są na dnie, ocenił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, jednocześnie podkreślił, że Moskwie zależy na wznowieniu dialogu z Waszyngtonem. Podkreślenie Pieskowa reset w stosunkach rosyjsko-amerykańskich jest raczej niemożliwe. Dodał on przy tym, że samo słowo reset zostało skompromitowane, ponieważ następstwa tego procesu rozpoczętego w 2009 roku nie spełniły oczekiwań. Przy tym rzecznik Kremla wyraził nadzieję, że wraz z objęciem urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa rozpocznie się proces wprowadzania stosunków w konstruktywny nurt. Dmitrij Pieskow odniósł się również do krytycznych komentarzy pod adresem Rosji w związku z rozmieszczeniem dodatkowych dywizji rakietowych w Kaliningradzie i na Wyspach Kurylskich. W tym pierwszym przypadku stwierdził, że Rosja ma prawo sama decydować, w jaki sposób dba o swoje bezpieczeństwo. Natomiast mówiąc o Wyspach Kurylskich, zapewnił, że z rosyjskiego punktu widzenia rozmieszczenie na tamtym terenie rakiet nie powinno wpłynąć na dialog Moskwy z Tokio. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
to jest też niepożądane odczyny poszczepienne. Wszystkie razem Mikael 61 to 100,000 promila. Natomiast niezaszczepienie wywoła niewątpliwie śmierć bardzo wielu osób. Widać przykład Rumunii, przykład Kazachstanu. To jest jasne, dzięki szczepieniom nie mamy chorób, które dziesiątkowały euro. Dzięki szczepieniom nie mam szkodzby Rosji, samolotów wielozadaniowych Su-30SM. Według białoruskiej terminologii wojskowej eskadra składa się od 10 do 24 i więcej samolotów. Generał Michalow zaznaczył, że samoloty Su-30SM dobrze sprawdziły się w Syrii. Obecnie białoruska armia posiada kilkadziesiąt samolotów bojowych, głównie szturmowych Su-25 i myśliwczych Su-29. Samoloty te są stare, bo wyprodukowane jeszcze w czasach radzieckich. Część z nich zmodernizowano. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Albo używać nawet czasem zniecierpliwienia jakichś takich ataków, to nie prowadzi do niczego. Że problem jest, ja rozumiem, taki, że ci ludzie, których dzieci akurat były w tym promilu, czują się pozostawieni samym sobie. To znaczy, że nagle zostają z chorobą dziecka, którą tak, większość populacji dzięki temu czuje się bezpieczna, ale akurat ich dziecko nie. Brexitowa uderza w procesy wzrostu. Referendum decision, zapowiedział referendum, oznacza, że wzrost do 2020 roku będzie niższy o 2,4% rozwiązanie według Filipa Hammonda? Uczynimy priorytet inwestycji, szczególnie jeżeli chodzi o innowacje i infrastrukturę. To pomoże poprawić naszą produkcję. Wkładanie się nowe mosty i drogi, specjalny fundusz na badania i nowe technologie, 2 miliardy funtów do 2020 roku, ponad 2 miliardy na tanie mieszkania, postawienie na telefoniczną technologię 5G, efekty skreślenia planów oszczędnościowych i zwiększenie długu. Odtworzenie słychać z lewej i z prawej strony. Ogarka mógł wynieść 90% naszego PKB, to potężna suma. W przyszłości będziemy musieli ją spłacić w obliczu Brexitu, pożyczać tanią, lepszą zagrywkę hazardową. Mówi BBC Kate Andrews z konserwatywnego filmu, głównie stwierdził to ekonomika w Polsce, ale lewicowa opozycja brzmi, w obliczu Brexitu rząd nie ma po prostu wizji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Zresztą liczba chorych ma zapalenie wątroby typu A w ośrodku dla imigrantów z Nowej Kawalii w północnej Grecji. Tylko w ciągu 3 miesięcy odnotowano tam 47 takich przypadków. Pracownicy ośrodka apelują o tej sprawie do greckich władz. Zdaniem personelu ośrodka dla imigrantów z Nowej Kawalii zapalenie wątroby typu A, czyli żółtaczka pokarmowa, rozprzestrzenia się tam w niepokojącym tempie. Z około 1200 przebywających w obozie osób chorych jest prawie 50. Jego pracownicy biją na alarm i pytają greckiego ministra zdrowia i ministra do spraw migracji, czy wszystkie zdrowe dzieci uchodźców zostały na czas zaszczepione. Problem chorób zakaźnych, które mogą rozprzestrzeniać się w skupiskach imigrantów, jest coraz częściej podejmowany w Grecji. Część rodziców w niektórych szkołach nie chciała zgodzić się, aby dzieci uchodźców uczyły się w tych samych klasach, tłumacząc, że obawiają się o zdrowie własnych dzieci. Od maja w całym kraju przeprowadzane są obowiązkowe szczepienia migrantów, ale wciąż czeka na nie spora grupa. Tymczasem farmaceuci narzekają, że w wielu rejonach Grecji, zwłaszcza tam, gdzie jest dużo uchodźców, brakuje szczepionek dla dzieci i ostrzegają przed tego konsekwencjami. Z Aten, dla ataku Kielfraila, Polskie Radio. Z różnych przyczyn, z braku wiedzy, kiedy z innych przyczyn, temperatura przeważnie od 2 do 6 stopni, na wschodzie i przeciwnym osobie od minus 2 do 2 stopni. Wiatr słaby, zmienny, południowy, wysoko w górach, to wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Polskiego samorządu, Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy, po prostu odbierać prawo wykonywania zawodu, bo w waszej nie stanie, jeżeli ty opowiadasz bzdury o szczepionkach, to tracisz prawo wykonywania zawodu, a u nas niestety to jest zwykła kara upomnienia. Może w przyszłości zastanów się, co ty do tych ludzi mówisz, bo jednak wreszcie muszę pani wie autorytet lekarzy w środowisku zdrożyć znacznie, jeżeli nie przekonamy samych lekarzy. Media Markt ma 18 lat, też masz czasem 18 lat. Teraz na 18 urodziny w Media Markt. Blender Brown. To pewnie będzie druga metoda, to jest to, że powinniśmy zaoferować społeczeństwu coraz do najtrudniejszych zadań w kuchni. Już za 599 zł. Media Markt. Szczepionkę pneumokokową ja muszę zapłacić 360.
1000 zł w aptece, to mówmy się, że to jest duża kwota. Brak zaufania do lekarzy też wynika z podejrzeń, że za promocją szczepionek mogą stać firmy je produkujące. To są ogromne pieniądze, to jest ogromny lobbying, to jest potężna siła. Proszę panią, chciałbym się zapytać, z farmaceutyczne się jest tego, że produkuje leki. I trudno sobie wyobrazić, że myśmy zaprzestali leczenia onkologicznego tylko dlatego, że producenci leków chemioterapeutyk stosowanych w onkologii osiągają jakiś tam przyrób, go osiągają. Tak samo nie da się ukryć, że producenci szczepionek na pewno też produkując je, co bez przemysłu, on zawsze jest nastawiony na przychód i na jakiś tam procent zysku. Ale to nie oznacza, że my mamy być przewodnika, nie pozwolimy im zrobić. Natomiast niewątpliwie postępowania lekarza, które miało być uzależnione od przyjmowania korzyści, to jest zupełnie inna sytuacja i to będziemy też tam. Ale na koniec mam poczucie, że jednak trzeba się zastanowić, środowisko lekarskie powinno się zastanowić nad tym, jak ludzi przekonać, znaczy jak osłabić ten brak zaufania. My się też nad tym zastanawiamy, a mnie już dawno użyli werba docenia i otrawy. Spróbowałem, że przykłady pociągają na skutek. My, lekarze w naszej liczbie lekarskiej, postanowiliśmy wszyscy zaszczepić się. Szczepionką pneumokokombolu się zaszczepiliśmy o czasie, czyli przełom sierpnia, września przeciwko infekcji grypowej, żeby pokazać, że szczepić się należy. Zaczynamy od siebie, bo chyba tylko przykład może pociągać. Doktor Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Państwa gościem, bardzo dziękuję. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt laptop Lenovo z rdzeniowym procesorem Intel oraz Windows 10 już za 1199 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Każda mama wie, że dziecko jest przeziębione i ma gorączkę. Lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Ipomal. Ipomal to naturalny lek na przeziębienie. Gorączkę już od pierwszego roku życia. Ipomal 17 apartamenty niezależnie od 17 oferuje 3-pokojowe apartamenty z rabatem 100%.
tysięcy złotych. Zamieszkali w wyższym standardzie na warszawskiej Ochocie. Tylko 5 minut od centrum. Apartamenty Jędrzejewicza 17. Biuro sprzedaży przy ulicy Ponieckiej 2 w Warszawie. www.jędrzejewicza17.pl. Fagura. Sala sami Trybunału Konstytucyjnego. Mieszkała Elżbietka. Jak co tydzień wsiadała do swojego auta i jechała do Buczka sprzed kościoła przy 100 km na godzinę. Raz zdarzyło jej się przyspieszyć do 40, bo wnuczek był chory i leżał w łóżeczku. Mówiłeś bajki o niemieckim elektrycznie. Słusznie, kup auto z prawdziwą historią i przebiegiem. Jeśli na wózku nazwę auto BL, nazwę auto samochodu używanego jako ość gwarantowana. Sędzią decyduje prezydent, bo w myśl ustawy właśnie ten fakt zaprzysiężenia decyduje o tym, czy ktoś może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie. I tutaj stąd głos opozycji, że de facto dochodzi 16.21, Alina Draganek, zapraszam. 29 listopada 2021 roku dla rządzących, co należałoby zmienić w polityce dotyczącej tego sektora. Kapsuła czasu zawierająca historyczne dokumenty i monety, ale także uzupełniona o nowe informacje z czasów współczesnych, powróciła na wieżę katedry w Framborgu. Metalowa znaleziono w sierpniu, gdy wieże świątyni były remontowane. Były w niej między innymi dokumenty z 1841 roku, a także monety. Najwcześniejsze pochodziły z 1766 roku. Łańcuch wydarzeń, który rozpoczął się informacje bardzo nieroztropnego wysokiej decyzji o przyjęciu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym tuż przed końcem kadencji przez Platformę Obywatelską i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To niemiecko-austriacko-rumuński komediodramat wyreżyserowany przez Niemkę Marek Nagę opowiada o skomplikowanej relacji ojca i córki menadżerki międzynarodowej korporacji. A już w najbliższy weekend w warszawskim kinie Muranów będzie można za darmo zobaczyć wszystkie filmy nominowane do Lux Prize, a poza Tonim Erdmanem to również Życie Kabaczka oraz Otwierając Oczy. Osiem spektakli, w tym spektakle Teatru Narodowego z Bukaresztu, Starego z Krakowa i Nowego z Warszawy będzie można wkrótce zobaczyć we Wrocławiu w ramach festiwalu Dramatu. A więcej o tym rozpoczynającym się 1 grudnia wydarzeniu Przemysław Kozowski. We Wrocławskim Teatrze Współczesnym, ale także na scenach Polskiego i Kapitolu będzie można obejrzeć najnowsze wystawienia polskich dramatów. Na początek jest okazja zobaczyć nową realizację tekstu Doroty Masłowskiej Między nami dobrze jest, przygotowaną w Teatrze Narodowym w Bukareszcie. Poza tym do zobaczenia będzie też m.in. spektakl duetu Strzępka Dymirski Nieboska Komedia Wszystko powiem Bogu Teatru Starego w Krakowie oraz Apokalipsa Michała Borczucha Warszawskiego Nowego Teatru. Festiwal potrwa do 6 grudnia. Z Wrocławia Przemysław Kozowski, TOK FM. 12 najpiękniejszych utworów słynnego poety i tekściarza Jonasza Kofty, część znanych aranżacji, m.in. Włodzimierza Nachornego, Zbigniewa Wodeckiego oraz Andrzeja Korzyńskiego i w nowych, zupełnie nieznanych, Tomasza Kezymona. Projekt Kofta to pierwszy album śpiewającej aktorki Anety Todor Czuperuć. Spotkałam się z pytaniami młodych ludzi, a kto to jest Kofta? I to też jest jeden z powodów, dla którego zabrałam się właśnie za jego utwory. Może mnie, że ludzie nie wiedzą, na jakim był. Natomiast sporo młodych osób mówi, to jest Kofta? A to tak, jakby to wczoraj ktoś napisał. Na płycie m.in. zaskakujące aranżacje takich przebojów jak Samba, Przed rozstaniem oraz Do łezki, łezka. A w kulturze osobistej po 17.40 dziś pajam z kolektywu artystycznego Slasem Statars, na który podbija najważniejsze galerie świata. Teraz przygotowuje wystawę w warszawskim CSW. Zapraszam. W granicach prawa, w granicach swoich kompetencji. Jutro znów sporo słońca, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie i północy Polski. Lokalnie może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach w ciągu dnia 6 stopni w Białymstoku, 7 w Trójmieście i Wrocławiu, 8 w Warszawie i Łodzi. Przynajmniej w tym momencie czy prezydent czy weryfikować tą decyzję prezydenta. Panie pośle, wróćmy do tej ustawy, którą zajmują się dzisiaj posłowie, inaczej to podobnie będą się zajmować w czasie drugiego czytania w ciągu najbliższego posiedzenia Sejmu Przyszłotygodniowego. Z Norweskiego Instytutu Studiów Obronnych. Jednego miesiąca między
chwilą, kiedy zakończy się kadencja obecnego występującego prezesa, a początkiem tego, który rozpocznie swoje urzędowanie. Po co ten miesięczny okres został wprowadzony? To jest system, który nazywa się Bastion, a więc zacznijmy od tego, gdy mogła Pani spróbować słuchaczom powiedzieć, co to jest Bastion. Wybór powinien być dokonany przed końcem kadencji poprzednika, jest to taki system po jego zakończeniu. System uzbrojenia, który nominalnie z nas dotyczy nazwę takie ustępującego prezesa, systemy przeciwokrętowe, no, oczywiście te systemy, ta broń może zostać użyta do prowadzenia takich precyzyjnych uderzeń rakietami skrzydlatymi docelowo w Izraelach. To ma dosyć duży zasięg, bo mówi się o 450 km, więc to oznacza, że pokrywa dosyć duży kawałek Polski. Ale co jest ważne w tym wszystkim, jest to tylko część uzbrojenia, jakie Rosja zaczęła wprowadzać do Kaliningradu. Mówimy m.in. o Iskanderach, które mają zasięg do 500 km, ale Rosja wprowadziła też dwie korwety rakietowe, Ujany, które są uzbrojone w rakiety Kalibr, które mają zasięg do 1500 km, a niektórzy nawet mówią o 2000, więc jakby jest to, część wzmocnienia militarnego na końcu tej kadencji. Jeśli weźmiemy teraz obecną sytuację, na przykład widzimy wiele kontrowersji, zwiększonego napięcia w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi, NATO a Rosją. Takie, to jest, rozumiem, też warto zaznaczyć, jeżeli mogę, wszechstronne, to znaczy atakować to całe uzbrojenie, Rosjanie mają zabezpieczone powietrze, ziemię i wodę wokół Kaliningradu. Jest to jakby taka część strategii rosyjskiej, ponieważ Rosja generalnie jest wciąż konwencjonalnie słabsza od sojuszy. Jest to taka część strategii, która się nazywa Adversary Area Denial albo A2-AD. Strefa zakazanego dostępu. Cytuję za Wacławem Martwinowiczem. To polega na tym, że Rosja jakby rozpoczyna taką kontrolę. Celem jest kontrola danego regionu albo co najmniej uniemożliwienie rywalu dostępu do przestrzeni morskiej, powietrznej i lądowej, które jakby te systemy, o których wspominamy, pokrywają. Oczywiście jest to dosyć poważny problem dla sojuszu, bo to oznacza, że Rosja jakby zwiększa swoją możliwość odepchnięcia sił NATO od tego regionu, który te pracy w Trybunale. Można także bronić takiego stanowiska. Myślę, że są także inne możliwości, w regionie Bałtyku, gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa. Czy jeszcze pozwolę sobie powtórzyć? Chodzi o to, że dzięki tym wszystkim systemom, Iskanderom, Bastionowi, które Moskwa, Kreml zwiózł do Kaliningradu, tak naprawdę kontrolują cały basen Morza Bałtyckiego. Może kontrola jest jakby takim głównym celem, ale ta ustawa jest kontrola jest jakby jedną częścią, a jeżeli nie jest w stanie kontrolować, to przynajmniej stwarza poważne ryzyko dla sił sojuszu w tym regionie. Ponieważ oczywiście, tak jak mówiliśmy, te systemy mogą kontrolować, atakować cele zarówno w powietrzu, na ziemi, jak i na morzu. Nie otworzyła puszki Pandory. Dla kogo to jest najgorsza wiadomość? A to jest generalnie dla członków sojuszu, znaczy w tej napiętej sytuacji politycznej. Jest w tej sytuacji, kiedy jakby jest taka duża niepewność co do intencji i motywów Rosji, co dalej Rosja będzie wyprawiać po Ukrainie. Jest to oczywiście poważny problem dla członków sojuszów w tym regionie, czyli państw bałtyckich.